Mestre! Jak ja jestem fanboyem Mestre! Dlaczego twórcy gier muszą być niezależni? O, czy to będzie poruszanie też bardzo ważnego właśnie tematu, jak brak niezależności twórców gier sprawia, że ich produkty są niewyraziste, nie mają żadnego kręgosłupa, nie mają żadnej tożsamości? Posłuchajmy tutaj ludologicznego wykładu. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Czemuż gardzić człowiekiem, który zamknięty w więzieniu próbuje się z niego wydostać i powrócić do domu? Albo jeśli jest to niemożliwe, myśli i rozmawia o innych sprawach niż dozorcy i mury więzienne. Czy ucieczki do fikcyjnych światów można potraktować jako formę terapii? Dokładnie tych słów użył Tolkien w obronie swoich dzieł w dyskusji z krytykami literackimi lat 30. oraz 40., którym nie podobała się forma twórczości oraz kreacja jakże nieprawdziwych i nierealnych światów fantasy, które autor tak namiętnie tworzył. Kumacie, ile? 80 lat temu. Na długo przed chyba dosłownie każdej osoby narodzeniem, która w tej chwili tutaj ze mną spędza czas. Nawet ja nie jestem tak stary. Na długo przed powstaniem komputerów, jakichś gier komputerowych. Tolkien, absolutny geniusz pisania, tworzenia światów fantasy, musiał się borykać z takimi problemami, że ktoś się do niego przypalał o to, że jest szkodliwy społecznie, bo tworzy zbyt imersyjne światy w swoich książkach, w których ludzie się zatracają. Ja pierdolę. I ludzie mówią, że świat dopiero od ostatnich kilku lat gnije. A tak swoją drogą, książka Tolkiena w postaci Hobbita, później Władca Pierścieni, to była pierwsza w moim życiu książka, którą ja jako dziecko przeczytałem, bo sam chciałem. Nigdy za dzieciaka nie lubiłem czytać. Lektury szkolne, no to dramat totalny. Wszystko, co się działo, dało, żeby tylko nie przeczytać, żeby tam olać, żeby jakoś się wywinąć. A jak kiedyś to chyba dostałem na Mikołaja, to był grudzień na pewno. Dostałem na Mikołaja w twardej oprawie książkę Hobbita. Jeszcze do tego co kilka stron były takie mega nasycone, zajebiste obrazki narysowane, nie? Tam ze scenami z tego Hobbita, jak idą przez Mroczną Puszczę, no nie? Do Toma Bombadila, Samotna Góra, czy tam chociażby jak Krasnoludy, tam trafiałem do Bilba. I kurde, no od tamtej pory to... No nagle się okazało, że czytanie jest fajne, bo zawsze myślałem, mając wtedy, nie wiem ile miałem, z 11-12 lat, to zawsze myślałem, że czytanie jest B i złe i w ogóle, a się okazało, że to po prostu nauczyciele i lektury były do dupy. Uważali oni, że wykreowany w jego książkach tak odmienny od realnego świat ma destrukcyjny wpływ na psychikę czytelników. Powoduje ucieczkę od problemów życia codziennego, oderwanie od rzeczywistości i tym samym może spowodować poważne zaburzenia w interakcji z innymi ludźmi. Tylko czy mieli oni rację? Czy tak zwany eskapizm ma wyłącznie negatywny wpływ na naszą psychikę? No cóż, posłuchajcie tylko tej krótkiej historii. W 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Waszyngtonie, na ogrodzeniu przed polską ambasadą pojawił się pewien dosyć dziwny plakat. Napisane na nim słowa brzmiały następująco. Dziękuję Polsko za Wiedźmina. Polska górą. No dobra, tylko co w tym tak niezwykłego zapytacie? Ot, jakieś tam wyznanie kolejnego zafascynowanego grą nerda, który zamiast się uczyć i wyjść na ludzi, to gra, powiedziałyby pewne środowiska. Tutaj zaczyna być naprawdę ciekawie. Bowiem jak się okazało, plakat ten stworzył młody chłopak, który przyznał, że podczas ciężkiej choroby nowotworowej to właśnie granie w Wiedźmina pomogło mu w ciężkich chwilach. Jak napisał na Reddicie, oderwanie swojego umysłu od rzeczywistości, chwilę relaksu i skupienie uwagi na wymyślonym, nieprawdziwym świecie i bohaterach miały zbawienny wpływ na jego samopoczucie w tamtym czasie. I teraz pomyślcie, jak wyglądałby nasz świat, gdyby ci krytycy literaccy, którzy wówczas dyskutowali z Tolkienem i byli święcie przekonani, że jego twórczość zniszczy młodych ludzi, mieli wystarczająco potężne narzędzia, aby wymusić na nim, a w efekcie czego na Andrzeju Sapkowskim, który gdyby nie napisał Wiedźmina, CD Projekt Red nie stworzyłoby gry o tym tytule, a ta nigdy nie trafiłaby do chłopaka ze Stanów Zjednoczonych. Ile takich ludzi jest przecież na świecie? Jak smutny i ograniczony byłby, gdyby ci krytycy mieli odpowiednie narzędzia, aby ujarzmić Tolkiena. I to jest dosyć ekstremalny, bardzo ekstremalny przypadek tak naprawdę, nie? Kogoś w bardzo
marnej i niefortunnej sytuacji, a ile jest takich szarych ludzi, których no historia jest dla nich osobiście bardzo ważna, ale niewystarczająco chwytliwa, żeby inni na nią zwrócili uwagę. Pod tytułem ktoś po prostu jest wkurwiony, zmęczony i ma ochotę się zagłębić w dobrą, mechanicznie zazębiającą się historię, której niezależnie co tam tyka w twoim zegarze, osiągnięcie czegoś, przeżycie czegoś, zamyślenie się nad czymś, doznanie jakiegoś takiego katarzis, to jest tylko takie teatralne określenie, nie? Jest możliwe, nie? Kurwa, no dla mnie gry komputerowe to jest jedno z najbardziej skomplikowanych i najpiękniejszych mediów sztuki, bo jest w stanie na tak wiele sposobów nie tylko być interaktywnym i sprawiać, że na różne sposoby pracujemy i naszym umysłem, ale też koordynacją i przez to też na różne sposoby jesteśmy w stanie przeżywać często ten sam tytuł. Jednak jaki związek ma to, co powiedziałem, z tematem dzisiejszego odcinka i pewną tajemniczą grą, która właśnie powstaje? Otóż, kiedy słyszę, że jakaś korporacja, ogromna firma wydawnicza, która weszła w posiadanie sporej ilości studiów tworzących gry, wydaje im instrukcje, jak tworzyć gry dla dorosłych, jak powinny wyglądać postacie, jakie mają być pod względem okazywanych emocji i w jakich proporcjach te emocje powinny być eksponowane, zapala mi się czerwona lampka. Kurde, jeśli komuś się nie zapala czerwona lampka, to nie wiem, polecam kilkukrotne przeczytanie książek George'a Orwella, albo nie wiem, albo generalnie zastanowienie się nad swoją egzystencją. Jeszcze tak, wracając do krytyków, jak ja studiowałem i troszeczkę, no bo nie profesjonalnie, ale troszeczkę obracałem się w kuluarach teatralnych, to przeświadczenie było takie, że krytycy teatralni to są aktorzy, którym nie wyszło. Ciekawe, czy też w innych dziedzinach, chociażby właśnie w literaturze, krytycy literaccy to są autorzy, którym nie wyszło. Albo krytycy gamingowi to są, nie wiem, twórcy, którym nie wyszło. Deweloperzy, którym nie wyszło. Wydawcy, nie wiem, coś w tym stylu. To jest tak ciekawe, nie? Nie mam wystarczającej informacji, żeby tutaj jakiś osąd wysnuć, ale tak mi się po prostu przypomniało. I oczywiście rozumiem, jeśli są to gry dla dzieci, które jak bajki w telewizji kształtują ich postrzeganie świata. Muszą być tworzone w sposób bardzo umiejętny i przy współpracy z ludźmi, którzy rozumieją dziecięcą psychikę. Tak nie rozumiem, dlaczego w przypadku gier dla dorosłych studia je tworzące mają narzucane specjalne filtry i instrukcje. Dlaczego jest tak, że jeśli ktoś ma władzę, musi nas umoralniać? Musi mówić, jak żyć, co oglądać i jak się bawić. To na tym polega władza. 100% pewność, że to, co robi, wynikająca nawet ze szlachetnych pobudek, nie przyniesie więcej złego niż dobrego. To jest trochę tak, jakby do mieszkania dorosłego chłopa grającego w Red Dead Redemption 2 weszła jego babcia, załóżmy Eustachia. Zobaczyła na ekranie monitora szorstkiego w obyciu Artura Morgana. I oburzona tym widokiem, natychmiast napisała list do studia Rockstar. W liście tym kazałaby im wzbogacić go o większą ilość wrażliwości, sympatii dla mieszkańców i dodatkowo usunęłaby wszystkie sceny z jego kąpielą w wannie. Nie ma tam na sobie ubrań i prawie widać jego zadek. Moja świętej pamięci babcia, jestem pewien, że by była za tym, żeby więcej scen z kąpiącym się Arturem Morganem. Dodałaby następnie. Przecież po przejściu tej gry istnieje możliwość, że mój wnusio Antuś będzie napadał na banki, molestował kobiety w barze i kupi sobie konia. Poza tym postać z tej gry jest zbyt przystojna. Nie przypomina mojego Henryka i żadnego z mężów moich sąsiadek. Więc gra ta kreuje fałszywą wizję męskich postaci. Po drugie, wnioskujemy z koleżankami o zmniejszenie biustu tej pani lekkich obyczajów w salonie, ponieważ może ona kusić myślących tylko o jednym mężczyzn, w tym mojego Henryka. Poniżej zamieszczam podpisy wszystkich moich koleżanek, które widziały tę diabelską produkcję i wszystkie są tak samo oburzone. Na dodatek. Ostatnio zrobiło się na temat ponoć badań, mówiących, iż gracze chcieliby, aby postacie w grach wyglądały tak jak oni, żeby mogli się z nimi utożsamiać, ponieważ aktualnie są one zbyt idealne. Mam tu na myśli oczywiście gry fabularne. Powiem może tak. Grając w Skyrima zbudowałem postać na wzór Arnolda Schwarzeneggera. Ot, pasował mi po filmie Conan do tego świata. I ostatnie, o czym bym pomyślał, to stworzenie swojej kopii w tym świecie. Tak samo jak ostatnim, o czym marzę, jest taka uroda Lary Croft.
Prawda jest taka, że nie po to odpalam gry, aby widzieć kopię rzeczywistości i swojej niedoskonałości. Gry mają być dla mnie relaksującą przygodą w takim właśnie idealnym świecie. Mogą być także takim wentylem bezpieczeństwa, miejscem, gdzie możemy zapomnieć o codzienności i wcielić się w jakąś fikcyjną postać. Kurde, ja mam troszeczkę inaczej pod tym względem, że nie przeszkadza mi wybór kogoś, kto kreuje świat, żeby ten świat był nadmiernie idealny, wyidealizowany, pod warunkiem, że jest to spójny z całością wizji, no nie? To jest dokładnie ten sam przykład jak chociażby w The Last of Us. Nie przeszkadzają mi wątki, które pojawiają się w The Last of Us 2, ale przez to, że są one kompletnie niewiarygodne i nie zachowują ciągu przyczynowo-skutkowego, to rujnuje to dla mnie imersję w grze, w której, no kurwa, ta fabuła jest najważniejsza. Stać. Taką, która będzie ode mnie lepsza, sprawniejsza i ładniejsza. Bohatera lub bohaterki, która będzie w stanie przetrwać najgorsze sytuacje i zawsze wyjdzie z nich cało. Pamiętacie film Bohater ostatniej akcji z Arnoldem? To jest dokładnie ta sama zależność. No dobra, wiem, że ten wstęp jest wyjątkowo długi, ale w tym całym wariactwie, jakie ma aktualnie miejsce, jest pewien promyk nadziei, jeśli chodzi o to, jak tworzyć gry dla dorosłych przecież. Otóż zauważyłem pewien coraz śmielej kształtujący się trend w podejściu do tego tematu i to generowany przez samych deweloperów. Otóż odnoszę wrażenie, że coraz śmielej na rynku zaczynają radzić sobie studia niezależne i coraz większą popularnością wśród graczy się cieszą. Przykładem, który pokazuje, że to właśnie niezależność i wolność twórcza staje się powoli atutem, bronią, a powiedziałbym nawet marketingowym sloganem reklamowym, jest świeżo sformowane studio Empty Vessel. Studio nie byle jakie, bowiem po pierwsze składające się z zasłużonych weteranów branży gier wideo, a po drugie działające w oparciu o niezależność i wolność twórczą, a to wszystko przy zupełnie innym podejściu do tworzenia takich produkcji. A przynajmniej tak to na razie wygląda. Okej. Tylko kim dokładnie są założyciele tego studia? O co tu chodzi? Jak się okazuje, w skład studia Empty Vessel wchodzą deweloperzy z 15-20-letnim doświadczeniem w branży, którzy pracowali przy takich produkcjach jak Doom z 2016 roku, Doom Eternal, Uncharted, seria Call of Duty, Medal of Honor, The Last of Us i przy wielu innych. Są to także byli specjaliści pracujący w Sony, w Microsoft oraz tworzący kod graficzny, w tym animacje, dla kinowych filmów jak choćby Blade Runner 2049. Co ciekawe, ze studiem współpracuje także znany kompozytor Mick Gordon, którego jakże genialne kawałki mogliście posłuchać grając w najnowsze gry z serii Doom. Idźmy dalej. Mamy... Inaczej nie będę w stanie się utożsamiać z postacią w grze. No to jest tak płytkie myślenie, no nie, że ludzie mają na zasadzie, o bo nie wiem, nie zagram w tą grę i nie będę się w pełni mógł zaimersować w jej historię, bo kobieta jest bohaterką, a ja się nie identyfikuję jako kobieta. Albo nie wiem, postać jest za ładna, a ja jestem szkaradnym krokulcem, więc nie będę mógł się utożsamiać, no nie? No to, nie wiem, no ludzie naprawdę mają aż tak płytkie umysły, że nie potrafią poza to spojrzeć. A poza tym ja w większości gier, gdzie jest kreator postaci, to zawsze robię jakiegoś takiego szkaradnego chłopa. Bo mnie to śmieszy i do tego wspomaga to moją imersję do świata, a właściwie sprawia, że pamiętam nadal, że jest to tylko fikcja. Kevina Powella, posiadającego 14-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów walki dla gier wideo, pracował choćby przy Borderlands. Mamy Rico Floresa, który tworzył animacje dla serii Uncharted, Anthem czy Exodus, i mamy Jake'a Gordona, dyrektora do spraw animacji technicznej, który pracował przy Tomb Raiderze, Batmanie czy Max Payne'ie. Mamy więc grupę niezwykle doświadczonych twórców gier i specjalistów z różnych branży związanych z tworzeniem światów wirtualnych, którzy założyli własne studio i zaczynają wszystko od początku. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że jedno z pierwszych zdań określających to studio, które możemy przeczytać na ich stronie głównej, brzmi następująco. Wierzymy, że wraz z twórczą niezależnością przychodzi wielkość. Mało tego, na łamach portalu Variety ukazał się ciekawy wywiad z dyrektorem generalnym tego studia, a więc z Garethem Youngiem. W wywiadzie tym powiedział coś, co warto tu zacytować. Nasza branża znajduje się na skrzyżowaniu biznesu i talentów. W Empty Vessel kierujemy się podejściem Developer First. Rozumiemy, że każda innowacja w tej branży była prowadzona przez programistę podejmującego ryzyko. Każde nowe IP, każda franczyzna warta miliard dolarów. Następny ogromny hit może nadejść skądkolwiek. Tak więc, czy za decyzją...
I to jest piękna sprawa technologii i rozwijającego się, w którym jest coraz więcej pieniędzy, rynku gier, że niezależni twórcy, mimo że gaming zaczął się tak naprawdę od niezależnych twórców, później połeczkę, wiadomo, wielkie pieniądze weszły, to też wielkie, wygłodniałe, chciwe korporacje przejęły rynek, ale teraz zaczyna się przebijać i to jest to, co już wam kiedyś mówiłem, że nadal, mimo tego całego kału, tych quadruple A, tych Dragon's Dogmów, tych syfów od Bethesdy, tego, co Blizzard odwala, tych wszystkich dram gamingowych, nadal znajdujemy się w bardzo dobrym czasie gamingu, gdzie wystarczy tylko troszeczkę pomyśleć i troszeczkę poszukać i jesteśmy w stanie znaleźć ludzi, którzy rzeczywiście robią gry, w które sami chcą grać i przede wszystkim robią gry w taki sposób, jak chcą je zrobić, bez nacisków zewnętrznych ludzi, którzy nie powinni się w ogóle wpierdalać w to, co kto robi. Bo to jest dobra filozofia do życia. Rób tak, żeby innym nie wchodzić w drogę. I nie pozwól, żeby inni ci wchodzili w drogę. I będzie dobrze. Aby odejść z wielkiej korporacji i założyć własne niezależne studio, osoby te chciały zerwać z narzucanymi w takich firmach odgórnymi filtrami, z normami i sugestiami wpływającymi na całokształt tworzonego dzieła. Choć tego zapewne nie dowiemy się od nich wprost, to moim zdaniem coś faktycznie może być na rzeczy. To, co warto tu zaznaczyć, to fakt, że studio aktualnie pracuje nad tajemniczym shooterem, którego akcja ma dziać się w dystopijnej wizji przyszłości, a główny bohater posiadać ma futurystycznie wyglądającą zbroję bądź pancerz. Z tej też okazji twórcy opublikowali ten krótki teaser. To, co od razu rzuciło mi się w oczy, to pewnego rodzaju nawiązanie do Dooma i głównego bohatera. Choć równie dobrze takie wrażenie może powodować jakże charakterystyczna dla Gordona muzyka. O grze wiemy także, iż powstaje na silniku Unreal Engine 5, a do jej produkcji ma być zaangażowanych mnóstwo mniejszych, niezależnych studiów rozsianych na całym świecie i pracujących zdalnie. Widzimy więc tu dosyć ciekawe, choć nie pozbawione wad podejście do tworzenia gier, a więc takie, że trzon studia stanowi kilkanaście osób, natomiast cała praca nad grą, nad każdym jej elementem, przydzielana jest innym zespołom na całym świecie. Też może być drogą do niezłej tragedii, jeśli nie ma odpowiedniej komunikacji i zarządzania drużynami. No tam jak administracja dobrze nie siądzie, to będzie piękna tragedia. Jaka piękna tragedia, ech. No cóż, niezależnie od tego, ile problemów może sprawić logistyka w tym wypadku, ogarnięcie takiego zdalnego tworzenia przez wiele różnych mniejszych firm, a potem optymalizacja i dbanie o spójność stylistyczno-techniczną, to zauważyć możemy bardzo mocną potrzebę bycia niezależnym. Potrzebę wzięcia oddechu pełną piersią przez deweloperów, bez strażników moralności i ludzi, którzy wiedzą lepiej, którzy będą im palcem grzebać w projektach i mówić, jak powinna wyglądać sztuka. Choć być może się oszukuje i to, co napisało studio oraz to, co... Ale jak to? A jak kogoś bolą uczucia, to co on ma zrobić? Przecież on nie wytrzyma, jeśli to coś będzie, a jego to będzie razić. Chyba napisze coś na Twitterze w tej sprawie. Co śmieszne jest, bo ostatnio sam robię to samo. To mówili sami przedstawiciele, to tylko slogany wyborcze dla przyciągnięcia uwagi. I taki scenariusz także musimy brać pod uwagę. Jednak ja mam ogromną nadzieję, że gry ponownie staną się niezależne artystycznie i będą tworzone przez artystów, a nie przez zgorszoną babcię Eustachię. A może niech ich twórczość zrewiduje rynek, recenzenci i zwykli gracze. Niech gry Wierzenie w słuszność podejmowania decyzji dużych grup ludzi jest dość naiwne. No. Im więcej ludzi w jednej kupie, tym większa szansa, że będą się zachowywać jak totalne stado owiec. I tylko czekać. Gdzie jest wilk, który pociąga za sznurki. I później jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteś, czyli no na takiej granicy, gdzie nie wiadomo. W jedną stronę do przepaści, w drugą stronę do bezpieczeństwa i balansujesz jak linoskoczek, jak to śpiewał Grzegorz Turnał. Ponownie staną się różnorodne. Oczywiście ja mogę się mylić, dlatego sobie tylko gadam. Dajcie jednak znać, co wy o tym myślicie, jak według was to powinno wyglądać. Trzymajcie się. Cześć. Ale giga dobry, filozoficzny, taki egzystencjalny materiał. Naprawdę, kurde, mestre potrafi dobry temacik zarzucić. I w pełni się zgadzam, naprawdę. Niezależność to nie tylko w game devie, ale generalnie w życiu uważam, że wolność, niezależność i możliwość ekspresji swojej bez oczywiście krzywdzenia drugiej osoby to jest jedyna
jedyna słuszna droga. A wy co myślicie? Dajcie znać też na YouTubie albo na czacie. I sorry za to ciągłe podciąganie nosem i wycieranie sobie nosa podczas komentowania, ale umieram.